Siemka. Cześć. Będziemy teraz brać udział w bardzo nietypowej dla mnie rodzaju gry visual novel. Coś kompletnie nowego dla mnie. Dla was też. No i dla nich też w sumie, bo ja kompletnie się jeszcze nie orientowałem w tego typu grach. W ogóle to jest na Nintendo, a jakimś cudem to działa na takim emulatorku. Na emulatorze do Pokémonu, tak na marginesie. Tak. Tak się okazało. A więc tak, jeśli chcecie obejrzeć całą tak sagę i Zetorni, polecam kanał Tomek Andr 359. Boże, co ja powiedziałam? Nie mam. 359? Czekaj. Znajdę jego kanał i. Ja, dobra, nie mam. Linkacza będzie w opisie, jeżeli chodzi o tego typu. Ogółem gra, Phoenix Wright to bohater, Ace Zetorni znaczy as prawników. Jesteśmy prawnikiem. Prawnik, prokurator, adwokat. Jedno i to samo, można już prawie powiedzieć. I właśnie powiedziałeś, że prokurator to według ciebie adwokat. Prokurator. Tak zostało przetłumaczone w tłumaczu. Tłumacz jest tak durny. Ale prokurator to oskarża, my bronimy. Dobra, zaczynamy. Tak, zaczynamy. Chwila. Czy dźwięk się nagrywa? Gry dźwięk. Sprawdzę. Tak, jest dźwięk. A ja nic nie słyszę w ogóle. No bo emulator jest trochę wyciszony. Pogłośnimy go, czy nie? Nie, weź dawaj dalej i ja będę słuchał. Okay. Ja i tak cię słyszę. Chyba to. Nie wiedziałam nawet, czy dobrze pika. A jak nie, to się następnym razem to się przygłosi. Nie, jest, jest dobrze. Uwaga, pierwszy chapter. Feast, turn about. Takie kapu kapu. Co to jest? To było... Ani kapu kapu. O, zabójstwo. Ja ci radzę czytać napisy. Aha. Mógłbyś to im tłumaczyć może? Nie mogę. Nie mogę zostać, to nie zabiłem ja coś takiego. Nie mogę zostać oskarżony, muszę to zwalić jako kogoś innego. Mam idealną osobę. Ktoś jak on. Ktoś jak on. No i nie słowy. On jest idealny z tego. Wrobię go w zabójstwo. I zrobił to. Mniej więcej tak, że wrobię go w zabójstwo. O kurde. Tak pomiędzy nami, drodzy widzowie, Skorpia, chcecie poważnie dobre tłumaczenie, idźcie naprawdę. Do Tomka, bo Skorpia jest do dupy w tłumaczeniu przez chwilę, ja coś o tym wiem. Okej, okay. Kurwa, właśnie chciałam pytać, co to był August. Ten hall w sądzie, lobby dla obrony numer 2. Bardziej dla obrońców, ale okej. Okay. Twistem, to są moje myśli, to są myśli te niebieskie. Tak, nerwy. Stary, jestem bardzo zdenerwowany. Czy jest zdenerwowany? Dio, Wright. Nasza szefowa Mia. O, szefowa. Tak. O nie, cześć szefowa, przepraszam. Podbiliśmy jej dzieło naszej. Cóż, to jest... Cieszę się... Nie, to jest czas na twoją pierwszą rozprawę, coś takiego. Nie, że się cieszy na widok jego... Cóż, Wright, jesteś zestresowany? Coś takiego? Nie, że jest zaszczycona przybyciem Feniksa. Not a very... To nie jest łatwe, jako twoja pierwsza rozprawa jest o morderstwo. To nie będzie łatwe, coś takiego, to jest trudne dosyć, bo pierwsza rozprawa i to jest od razu morderstwo. Tak tylko powiem, że w Ejsetorii nie ma innych rozpraw, zawsze morderstwo. Wykonano morderstwa, nie ma żadnych grabieży, gwałtów. Raz było, że ktoś kogoś okradł. Oho, to jednak się zdarza. Coś tam, pamiętaj, żebyś był blisko tej twój klient, to musicie się dogadywać, coś takiego. Tak, tak, żeby... Masz mieć dobry kontakt. Tak, doskonały wręcz. Okej, okay, dziękuję. Czekaj, aktualnie... Nie, właściwie... Coś to favor. Favor, jak to było. It's because... Kurwa, to jest... To było because. Ponieważ... Dobra, tam wierzę w siebie coś takiego. Nie wie. Przysługa. Nie, faworyt to przysługa. No, przysługa. Coś tam będę go. Może go. Dobra, tego nie rozumiem, Skorpio. Że właściwie wiedział o tym, że ma go bronić przed sprawą sądową. A tak, 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 bo osoba, której broni mi. A tak, już pamiętam. Sorry, no, za to dziwne podniecenie. Tak? Aktualnie zna tą osobę? Karen? Nie wiem, co to znaczy. Coś tam, moment. Jego obecną robotą w tej sprawie. Dzięki. A, on jest powiązany, dzięki niemu chciałem zostać prawnikiem. Cóż,
To nowa wiadomość dla mnie. Chcę pomóc wyjść z tej sprawy. Musisz to próbować tłumaczyć tak, na siłę. Próbuję. Ty coś próbuję powiedzieć. To dobrze. To naprawdę bardzo mi pomógł. Sorry za moje nieudolne tłumaczenie. Walcie do Skorpia na jego kanał. A mnie prosiło o pomoc. Tak, tak. W sprawach myślowo-detektywistycznych. Znam się na tym trochę. Coś tam, tego nie znam. No. To nic. To jakaś niemożliwe. Sytuacja. To niemożliwe! Nie, to koniec. Chuj z tym. Moje życie jest skończone! To niemożliwe. To koniec. To niemożliwe. Wszystkiego. Tak mi się wydaje, że to twój klient tak krzyczy. Ktoś krzyknął. Nie, nawet że to jego klient. O. Tak, to on. Chcę zginąć! Biczowany jest? Nie. Chcę zginąć, to koniec. Chcę umrzeć. Coś takiego mniej więcej. Moje życie jest do niczego, chcę umrzeć. Że chcę to zrobić, chcę zginąć. Nie, że chcę zginąć po prostu, no. Mówi. Jego głowa. Jak... Brzmi, jakby chciał zginąć. Kapitan oczywisty. Ta. Tak, on wzdychnął. Tak. Nick! Bac, Larry dokładniej. Hej. Hej, Larry. Jaki dude? Winny. Co to znaczy? Dude? Co to jest? Taki kolego, kumplu. Stary, a stary, stary. Jestem winny. To ja co zrobiłem, jestem winny. Nie wiem, co znaczy winny. Daj mi słowo o śmierci. Ale w sumie on tak mówił. Czy tak tłumaczył? Daj mi znać o śmierci. Szczerze, oni tak to wszyscy tłumaczyli jego kwestię. To ja co zrobię? Nie obawiam się... Nie obawiam się śmierci. No. Tak tylko powiem, dlaczego on nie obawia się śmierci, albo niestety w tym kraju... Boże, on płacze i jednocześnie się cieszy. On się nie płacze, on się poci. Nie, to poci się i cieszy. Tylko tyle... Bo to jest Larry! Tylko tyle powiem, w tym kraju, dlatego... W tym kraju, że jest Ameryka, dokładnie zapomniałam. Chciałem powiedzieć Texas. No, jakiś chyba, Texas też może jakiś być. Chyba ciepły klimat tam jest ogólnie. Nie powiem dokładnie, mam gdzie. To tam jakieś powiem, nie powiem. Dlaczego mówisz, że jesteś gotów na śmierć? Tam nie ma kary, że idź do więzienia, tam cię skazują na śmierć. No to Ameryka. Ameryka jest kara śmierci teraz? Oczywiście. Nie wiedziałam. No dobra, dalej. Przecież co? Nawet, o co ci chodzi, Larry? Przecież nawet obywatele mogą się bronić bronią palną. Wiem, ty jest pojebany. Ostateczność. Ty jest pojebany. No. Sorry, dobra. Co? O co ci chodzi? Co się stało? O chuj chodzi. Coś nie tak. Nie, o co ci chodzi, Larry? O, to... To koniec. To koniec. Jestem skończony. Skończony! I mam. Nie mogę z żyć to, nie mogę na świecie żyć bez to... nich. Tak. Nie da mi nic powiedzieć. Siwiście musi wpierdolić, wielki Angol. O chuj chodzi. Kto ją wziął? Kto mi ją odebrał, Nick? Kto mi ją odebrał? Kto mi ją zabrał, odebrał, zabił mnie inicjatorem. Nick! Kto mi ją odebrał? Powiedz mi, kto zabrał moją dziecinę ode mnie? Baby dziecko. No, jako... Jak czegoś nie rozumiem, mógłbyś pomagać wtedy. No właśnie, przerywasz mi wtedy. No bo też chcę powiedzieć, ale mi nawet nie rozumiem. Osoba odpowiedzialna za... To mnie. Osoba, która została zabita. Nie. A tak, tak, tak! Zbieranie. Teraz... osobą jesteś ty. Osobą oskarżoną aktualnie jesteś ty. Prawdziwy przyjaciel. Oni są przyjaciółmi z dzieciństwa. Idziemy na salę. Mam na imię Boże, Phoenix Wright. Boże, to jest najgorsza część dla mnie. Spokojnie ci teraz tłumaczę. Mam na imię Phoenix Wright. I to oto moja jego historia. Opowieść. Historia, opowieść, chuj. Moja historia nie będzie no. W sumie tak. To jest moja pierwsza rozprawa w karierze prawnika. Mhm, może być. Zabita została młoda kobieta we swoim apartamencie. Zabiła mężczyzna, trafiała chyba tępy przedmiotem? Tak? Nie. Że koleś, którego aresztowali, był nieszczęśliwym. Próbuj tłumaczyć płynniej lekko. Chodzi o jakąś randkę. Przy jakiejś randce? Nie byli na randce. Ona go albo to był ona list... go unikała, podejrzewam. Oho.
Larry Bats. Mój najlepszy przyjaciel z czasów szkoły. Podstawówki. Ze szkoły na ogół, bo oni razem łazili do szkoły. W czasach szkolnych mieliśmy powiedzenie, jeśli coś śmierci, to na pewno Bats. Że czas na przenośni. Dobrze przetłumaczyłam chyba. Tak, jeśli coś kiedy śmierci, coś śmierci, śmierci, to na pewno Bats. Zazwyczaj chodzi o Batsa. No. Teraz mamy po 23 lata. Nie, za ogóle 23 lata i nic się nie zmienił. Nadal jest taki sam mniej więcej. A i przez te 23 lata zazwyczaj to było prawdą. Bo mówił na końcu true. Trumbo. Tego nie rozumiem. Ja też średnio. Moment. Chyba ma zamiar go bronić, mnie jest to. No on zawsze chyba wpadł w. Tak, zawsze. Tak, on był zawsze przyczyną kłopotów ich. No kurde, wszędzie zagadki. Ale on tu nie mówił o zagadkach, on mówi o nim teraz. Ale nie, to co ja wszystko czytam dla mnie jest. To tłumacz to, bo ja nie wiem co on tu mówi. Jedną rzeczą, którą mówi, zazwyczaj nie jest. Prawda? Nie jest jego winą. Bo on zazwyczaj nie. Zazwyczaj nie jest jego winą. Po prostu ma szczęście do kłopotów. No w sumie to było. Ma tendencję do wchodzę. Wpadają w kłopoty. No, tarapaty. Ale. Mam zamiar, wie, ale jest dobrą osobą, nie, jest dobrym facetem. Lecz on wie lepiej niż nie jeden. I wiem o wiele lepiej niż ktośkolwiek inny, że on jest dobrym kolesiem i ma dobre serce. No. Nie wiem coś takiego. Tego nie dowalić, to coś tam, przyjaciele Ettera. Dobra, nie było tam nic przyjaciół. Coś tam, nieważne, idziemy na rozprawę. Bo to już za długo trwa. 10. Boże, godzina tak bardzo minęła. 13 minut minęło. Jak mi się wydaje. Jesteśmy! Rozprawa! To jest sala sądowa! I to jest pan sędzia! Tak, pan sędzia Brodo. Rozpoczynamy rozprawę pana Larego Batsa. Prokuratora jest gracelem, wysoki sędzie. On jest taki słowem dupowo, taki frajer, więc tam trzeba chujowo go znać. Mi się wydaje, czy on ma kolczyk na uchu. Nie ma. Tak mi się wydawało. Obrona jest gotowa. Pan Feniks. Obrona jest... Pan Feniks. Pan Feniks! Dobra. Pan Feniks, braj. Obrońca jest gotowy. Obrona jest gotowa w wysokich stronie. Jest taki niepewny. Panie Bright. To jest pana pierwsza rozprawa, czyż nie? Tak w wysokich stronie. czy Little Devil? Jestem trochę zdenerwowany. Panie... Pana... Postawa będzie kluczowa podczas... dla tej rozprawy. Dla pana klienta. Morderstwo to poważne oskarżenie. Pana klient polega na panu. Mam nadzieję. I mam nadzieję, że pana zanerwowanie nie ulegnie. No nie będzie, że będzie. Nie będzie że nie przegra, co nie? Ta sprawy. Że będzie panował nad. Dziękuję, dziękuję wysoki sądzie. Bardzo dziękuję więc. Panie Wright. Nie rozumiem. Tego ostatniego krika. Co to znaczy? Chyba chodzi o instruktaż. A, czy pan w ogóle wie o... Nie, chyba chodzi o... Jak to się nazywa? O matko, akta. No, akta tak. Bo zawsze pytają na początku świadka... Nie, jak ten, jak ci wstaje prokurator, bierze tą teczuszkę i ci czyta to, co no. Nie? Akt oskarżenia! Czy wie o co chodzi? Na logikę, wystarczy, że pomyślimy o naszej jest... pani Annie Marii Wesołowskiej. Szczerze? To już... Ej, szczerze tak. To już jakoś gry nam się polepsza. Szczerze tak. Bo to jest mniej więcej naprawdę taki czymś. A ja musisz naprawdę robić angielski, bo oni muszą zapytać o coś, łączyć fakty. Zróbmy mały test, czy ogarnia. Czy jest poczytalny. Tak. Serio? Tak. Kurwa, to jest Larry, on jest pierdolnięty. Tak, wysoki sobie. A, już stresik. Nie, mam mgłę przed oczami, panikuję. Zróbmy kolejną. Zadam panu pytanie, by ogarnąć, czy rozumie. Szczerze. Co, kurwa, czekaj. O co on się pyta? Parę prostych pytań. Proszę. Ojej, czekaj, co? Proszę podać imię oskarżonego.
defendant... Do oskarżonego. No, Larry Bud. Oskarżonym jest Larry Bud. O kurde, tu się już zaczyna. O, dobrze. Prawda. Jest jeden. Tak jakby, ale tak naprawdę nie byłem na całym rozprawie. To jest pierwsze, więc oni się sprawdzają. Czyli trzeba uważać, żeby nie wpaść. Jak wtopisz, to cię sędzia opierdoli. O chuj. Wszyscy na prawdziwej rozprawie. Przepraszam. Jak nawet na przykład zrobisz tego... Nie, to jest nie. Ja się kapłam, sorry. Jeśli na przykład źle odpowiesz, to sędzia ci zapisze z takiego paska ileś tam procent i im ważniejsza rozprawa będzie, tym więcej ci będzie zabierał. O kurde. Jak ci nie zabierze cały pasek, to jest zaszerszą sprawę chyba. Całusieńka rozprawa. Chyba tak. To jest... Zadajmy kolejne pytanie, dlatego musimy się naprawdę skupić, to jest takie prawdziwe rozprawie. Dlatego tutaj nie można robić beki. Można! Można, ale musisz wiedzieć, co chodzi. Ale ostrożnie, tak, żeby nie zgubić wątku. Tak, mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo naprawdę fajna seria. Wiem, tłumaczymy jak dwa frajery, trochę nieudolne. Takie półtora frajera, bo ja jeszcze coś wyciągnę. Ale dobrze to było. No to pamiętam, jeden jest na czwarta frajerstwa. Pamiętam trochę z tego. Ale nie będę się skarbiać, nie wiesz natury przypadkiem. Zdoria. Ja się słuchałam na lekcji angielskiego, mówię bardzo płynnie. Okej, sprawdźmy jeszcze jedno i ostatnie pytanie. Tak. Następne pytanie. Kto jest mordercą... Nie. Kto jest świadkiem tego morderstwa? Poda imię świadka. Co? Glad? A w raporcie? Ucieszony. W raporcie? Tak. Tutaj mamy! Tu mamy raport! Tak, Cindy's autopsy report. Nie! On się pytał o imię i nazwisko ofiary! No tak, victims, ofiary. Moment. Cindy! No to dobrze. Profile! Mija, nasza szefowa. Ile mijamy? 27. Nie! To nasz psiapsiol. O, to jest Cindy Stone. Winston Facebook się odbywa. Dziadzio? Jeszcze odznak na pewno. Na szczęście czytałam przed rozprawą. To moment. Zapomniał. Nie! Nie, teraz! Zapomniałem! Totalnie zapomniałem. Phoenix! Nie mów mi, że absolutnie nie przeczytałeś raportu. Czy zapomniałeś, czy coś takiego? Nie mów, że... Nie znasz imienia ofiary. O nie, chyba dostanę migreny. Coś takiego teraz powiem. Nie. O. To ofiara. Oczywiście... Czy, wiesz jak ma na imię ofiara? No. Czuć. Miałem. Właśnie zapomniałam. Chyba zaraz dostanę migreny. No teraz. Spójrz. Imię ofiary znajduje się w zapisach sądowych. Tak to wszyscy tłumaczą. Żeby wejść, to kliknij guzik zapisy sądowe. Naprawdę ona tak, może nie dokładnie tak mówiła, ale taka instrukcja można powiedzieć. Możesz to dla mnie zrobić, proszę. Zrób to teraz. Wiesz jak nazywa się ofiara? My już to wiemy, bo sprawdziliśmy. Tak. Cindy Stone. Nasza pamięć jest dobra. Ofiara nazywa się Cindy Stone. Dobrze. Pięknie, 2-0. 2-0! Już nie chodzisz, że rywalizacja, tylko... Wiem, czekaj. Do fail, prawda fail. Sam coś kurwa fail. Urwanie rozumiem. Coś tam o śmierci mówi teraz. Jaka była... Przyczyna śmierci. Tak, przyczyna śmierci. Ona zmarła, czekaj, ponieważ ja była... wiem, utruta niech z tym, uderzona tępym przedmiotem. Chociaż blam object, uderzona czymś. No strach. Dobrze. Jest, 3-0. Bo ja wiem, przecież widziałeś na... Tak. Uprzedzam. Uprzedzam następnych rozdziałów już nie będzie. Prowadzenia. Będzie musiał się domyślać, kto zabija. O chuj, czyli na razie mamy poziom... Przez zadania przynajmniej przez zadania. Dobrze. Na razie nie muszę pamiętać. I moje ostatnie pytanie? Nie widzi powodu, żeby wszczynać sprawę. Proszę być spokojny, panie Wright. Dobrze panu idzie. Dobrze dla pana. Dziękuję, wszystko idzie.
naprawdę boję się i nie umiem być zreaksowaną. Coś takiego, że jest zestresowany no. Tak. Zacznijmy rozprawę. Dobra, zaczynajmy mniej więcej. Mam pierwsze pytanie do prokuratury. Nie. Panie First question tak. Do prokuratury. No tak, pierwsze pytanie do prokuratury. Tak, wysoki sądzie? Czy pan Wright... Pan właśnie powiedział o ofierze... Nie, czy pan powiedział chyba panu Wrightowi o ofierze? Coś takiego. Tak. Teraz ta trafiona... Tepy przemiotu, coś takiego. Zarżnięta, może pan mówić też. Czy... Coś o sprzeciwie mówi teraz? Czy mógłbyś wyjaśnić... raport... Sekcji zwłok! Tak. Raport? Nie, bo czy mógłby pan przedstawić raport sekcji zwłok? A może bardziej... Akt oskarżenia, coś takiego. Wyjaśnić przedmiot, ten temp, który... Przedmiot śmierci. Tak, przedmiot śmierci i ofiary. No... Morderstwo zostało przeprowadzone przez statuetkę myśliciela. No? To zostało znalezione... Zostało na... Nie. Było znalezione... Na podłodze obok ofiary. Tak, to położone. O, leź na obok ofiary, żałos. Coś akceptuje chyba. Potwierdza dowód. Aha, czyli to... Coś tam, coś tam. Statuetka została dana do zapisów sądowych, czyli mam teraz wzgląd do tego. Mhm. Nie wiedziałam, co to... Przepraszam. Nie wiedziałam, co zrobić, brać. Co? Może... Zapewne... zwróciłeś uwagę na kilka... Małych aspektów? Nie, właśnie aspektów, ale bardziej dowodów... które zostały dodane podczas rozprawy. Sprawdźmy. Statuetka myśliciela i tyle. Statuetka w kształcie myśliciela. A raczej ciężko. No jest ciężko. A i tutaj co możemy tam przy okazji jeździć. No i czytać. I uważam, i tak przy okazji trzeba to czytać jakby co. Abyście sami grali. Możecie to ściągnąć z internetu. Chyba. I polecamy tę subę, bo tutaj przynajmniej jest dużo ekran. Tak, no tam to trzeba by było naprawdę. Patrzcie na jedno i drugie. Ja się tylko... Jestem zapisał sądowy. No. Klikaj zapisy sądowe jak najczęściej, coś takiego mniej więcej. Mhm. Żeby sprawdzać się. Jer. Fajny dźwięk młotka, słuchajcie. Tak, jer. No. Panie Payne, prokuratura może wezwać pierwszego sładka. Świadka. Sładka. Świadka. Tak, pierwszego sładka, okej. Prokuratura wzywa pana Larego Batz. Tak. Szefowo, czy tak można? Co mam teraz zrobić? Naciskaj, nie, wyciągnij jak najwięcej informacji od klientów. Od klienta, ogółem od świadków. Zwracaj uwagę na świadków. Na sładku. Na to, co mówię. Na sładków. No. Nie możesz przegapić żadnej informacji. Prokuratora będzie próbowała naciskać. Coś takiego, musisz być skupiony w ogóle, że tak, wiesz. Żeby... Ma być trzeźwy umysł. Żeby poukładać wszystkie... Dowody. Tak. I zeznania. Mhm. Zeznania bardziej. Ej, wiesz, taka rada, Skorpio. Oglądałeś nieraz Annę Wysłowską, tam widziałeś. No kiedyś. Kurde. To ty naprawdę masz być skupiony, jakbyś był ty serdy prawnikiem. Bo naprawdę musisz zwracać uwagę na wszystkie szczegóły i myśleć. Mhm. Ja nie żartuję, to ja nie, serio myśleć. Nie żartuję. Chyba, że się zgubisz i chcę do Tomka obejrzeć. Nie. Ale serio, będę próbował sam rozwiązywać. I przegrywać będziesz. No trudno. We wszystkim może przegrywać. Coś tam, zaczynajmy czy coś. A ona nam będzie pomagać jakby co. Mhm. Sorki? Lary... Jestem pewien, że... Podekscytował się... Tym wszystkim. Tak. Dobra, zaczynamy. Może być źle. I tak wyglądają właśnie przesłuchania mniej więcej. Pani Batz. Czy nie jest prawdą, że ofiara... Była pana... Ostatnio... Znał się pan z ofiarą... Nie, widział się pan z ofiarą. No. Takiego... Hej! Patrzcie na kolegę. Batz to kolega? Aha. Chuj wie. To ty wiesz.
Nie, ja to ładnie. Byliśmy jak Romeo i Julia. Jak Kleopatra i Mark Antoni. Marek Antoni. Czy oni wszyscy nie zginęli? No. Moment. Dużo do niej dzwoniłem. Ale ona chyba nie odbierała. Nigdy. A, dzwoniłem do niej. Ale ona nie odbierała. Ona nigdy nie odbierała. Bo ona go nie kochała. Tak naprawdę. O, nie miałam kiedykolwiek. Co? To... Ty widzisz problem? Aniu, anyway, nieważne? To nieistotne. No. Panie Bac, co ma pan na myśli mówiąc? Tak? Czy mogło pisać? Czemu nie odbierała? Oho. Jeden fakt? Nie fakt. Inaczej jest pewna? Tak. Pan coś? Nie rozumiem do końca. No, no, no. Prześladował ją? Miała wielu mężczyzn? Men. Mężczyzn. Mhm. Ona miała wielu mężczyzn przed panem, bo pan... Mhm. Nie, pan był w jednym z wielu jej mężczyzn. Coś takiego. Fajna muzyka. No, taka jest... na luzie. Fajne są soundtracki w tej grze. Ona... Wracała z... Nie, ona wróciła z jakiejś wycieczki. Tak. I chyba gdzie po tym... Morskiej wycieczki. Jakiej wycieczki w ogóle wróciła tak naprawdę? Została zamordowana. A, nie była na wycieczce jednym z nich. Tak. I gdzie po tym... Przed zamordowaniem. Nie, chyba po. Nie, przed. W dniu przed zamordowaniem. W dniu? Że wróciła? Tak, po powrocie, ale dzień... Dzień po? Przed. Ale ona wróciła z tej wycieczki w swoim apartamencie, została zabita. Z jednym z nich w dniu przed zamordowaniem. Nie rozumiem, ty tak dziwnie to wytłumaczyłeś, nie ma. Ale tak się to tłumaczy. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Jeden z nich. Taki pozostawina. Taki odebina, co nie? Kłamstwo. To jest kłamstwo, nie wierzę w ci. Ona... Nie wierzę w ani jedno słowo. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. W wielkim sądzie to paszport ofiary. Według niego... O nie, ofiara była w Paryżu. Aż do dnia morderstwa. Przed morderstwem. Zanim zmarła. Nie, ona była w Paryżu i dzień po powrocie została zabita. Jeden dzień po została zabita. Bo wróciła i na drugi dzień została zabita. No dobrze, ty interpretuj to tak. Bo tak to mniej więcej chyba było. Ona ledwie wróciła. Dobra, idź dalej. Znaleźliśmy paszport. To rzeczywiście ważny dowód. Wróciła. Ona pojawiła się... Dzień? Przed. Nie rozumiem, bo rozumieć, pojawiła się dzień przed morderstwem. No. Wróciła dzień przed morderstwem. Tak. No to mówię, wróciła, a na drugi dzień została zabita. No. No to mi chodzi, jak ty się kłócisz. No bo ja to tak interpretuję. Mogę, a ja muszę prosić to zrozumieć. To, ty to został zabita. Wszędzie się śmiejemy. Kłamstwo to niemożliwe? Koleś. Stary. Co ty... No way. Nie żartuj mnie, chyba nie wiedzą o tym chodzi. Nie. Nieważne. Nie rób się żartów i w ogóle, co ty mówisz. Nie może uwierzyć. No, to prawda. Ofiara... Wow. Modelką, była sławną modelką. Milejką. Nigdy... Nie była... Ale nigdy nie... W centrum takiej większej uwagi. Była właśnie w centrum uwagi. O... Wiki własną. Była modelką, ale nigdy. Dobra, nie było wtedy uwagi. Ja jestem idiotą, więc to skończyłem. I to płynnie, a nie się tak. Sorry. Mieszkała w apartamencie. Ona mieszkała w apartamencie firmy Sugar coś. Sugar coś. Nie będziemy tego tłumaczyć. No, bo to nazwa własna. Jej. Mieszkała w apartamencie Several, czyli o nazwie chyba takiej, nie wiem, coś takiego. Firmy, sagi chciałam powiedzieć nawet. Daddy, słuchaj.
Sugar. Saga. Pusty. Tak. Starszy mężczyzna. Ona miała wielu takich tatusiów. Wiele prezenty. Starsi mężczyźni dawali mi wiele prezentów. Nie. No dobra, starsi mężczyźni. Ona miała wielu. Ona... brała... od nich pieniądze i... masę prezentów. I wyjadła taki styl życia. Kłamstwo! Nie. Tak. Niemożliwe kłamstwo. Nie wierzę w to. No mówię kłamstwo. W takim razie mówię, że oni kłamią. Może mówię, że oni okłamują go. No jasno czy... rozumieją jakiego rodzaju... Kobietą była pani Stone. No. Jak myślisz? Panie... O... Ja pan co, myśli... co o niej myślisz? Co pan o niej myśli, panie Bac? Right. Nie pozwól... prokuratorze nie myślę... Nie pozwól też prokuratorze naciskasz na swojego klienta. No właśnie. Mniej więcej. Tak, Larry jest... Rani. W swój sposób... Chce uciec tak trochę też. Rani uciekać, nie? No. Chce uciec od tego. Od jego ust, wszystkim, on się boi. Tak, wszystkim, co się działo. On się boi. Więc co powinien zrobić? O kurde, czy powinienem... Chwila, poczekać i zobaczyć, co się stanie, albo przerwać. Zatrzymać go od odpowiedzi. Chwila. Albo poczekać i... poczekać, co się stanie dalej. I zobaczyć, co się stanie. Mhm. Moment. Nie, to jest Larry, on palnie coś głupiego i tak. To może lepiej go zatrzymać przed odpowiedzią. Skoro wytrzaśnie zaraz... Ty stary! Zobaczyłeś, jak on jest głupi za samym początku. Chcesz poczekać? Czekaj! Dajcie moment, przemyślmy to. Jak go powstrzymamy, to prokuratora i sędzia mogą uznać, że my wiemy coś, czego oni nie wiedzą. Więc mogą to wcześniej czy później odkryć. Tak. Tak, biorę to na Maria. Powinniśmy w sumie... Ale jeśli... Ale to jest Larry! Moment. Nie, powstrzymajmy go jednak. No właśnie, dobrze pomyślałem. O, ten jak... Mój klient... nie miał pomysłu... Nie miał pojęcia o tych innych mężczyznach. Tak. Bo naprawdę nie wiedział. To pytanie... jest beznadziejne, mniej więcej nie powinno by się go zadawać. Jest poza sprawą w ogóle. Oh, menut... No, tak zakupowałem. No, staro. Cholera, Nick! Irrelevant? Stary, nie wiem, wytłumacz to. Cholera, Nick, ty, co? Jak to ona miała, ta mężczyzna? Nie rozumiem! Nie, co to... co to ma znaczyć... nie. Poza sprawą? Nie czuję. Dobra, dawaj dalej. Nie, to jest właśnie ważne, co oni mówią. Ja pierdolę, co on mówi. Kłamliwy pies. Tak. Shit. Ale shit to jest do kobiety. Mhm. Ona była kłamliwym psem? Psinką. Była kłamliwym kundlem. Ja chcę zginąć... drop. Jestem gotowy na śmierć? Ja chcę... chcę zginąć. Tak, po prostu chcę sięgnąć śmierci. Tak, jestem... przyznał. Czekaj, bo to samo leci, więc wiesz. Tutaj nie ma wpływu na tekst. Chwilowo. Jestem gotowa na śmierć, chcę umrzeć. Kontynuujmy rozprawę. I chcę zostać zabity w ogóle. Okej, kontynuuję tą sprawę. Ale co... się emocje zrobiły. No na sali oni tam krzyczeli, co nie? Nie wiem czy, ale taka adrenalina jest też taka dosyć... Jezu, kurwa, nie przeczytał! A tu nie ma opcji cofania tekstu, niestety. Trudno. Ale on powiedział... czy ofiara chyba jest... nie ofiara. Czy oskarżony jest ten... świadom motywu, coś takiego. Przepraszam. To nie tak miało wyglądać. Kuj... no Boże, nie, to nie tak miało wyglądać, nie jest dobrze. To nie wygląda dobrze. Następne pytanie. Poszedłeś do ofiary w dniu, kiedy zginęła? Do apartamentu nie? ofiary. Ofiary w dniu, w którym zginęła, czyż nie? Tak. Czekaj, to... ja się wziął. Czyli nie zaprzeczasz, że tam byłeś?
Może byłem, a może nie byłem. Jany. Poszedł tam. Nie, Jen! Co powinien zrobić? Powstrzymać go? Czy... Dać mu szczerą odpowiedź. Moment. Dać mu wyrazić szczerą odpowiedź. Czekajcie, sekunda. Moment, ja by to przemyślał na chwilkę. Skryć to. Może zacząć ugarlać tę rewerę. Odkręć to, a nie otwieraj to. Odkręć to. Moment, przemyślmy tę chwilę. Jesteś głupi. Ale tak się nie da odkręcić. Właśnie, to już niech tak zostanie. Tego nie było! To nie ja, Skorpio. Jasne. Primo. Moment. Daj mu szczerą odpowiedź. Czekaj, moment. W sumie dobra, dajmy mu szczerą odpowiedź. No, klikaj. No ci op. A więc... Dam mu sygnał. Masz mówić prawdę! Error, tata... Byłem tam. Serio? Poszedłbym. Serio ty powiedział? Aha. Wow. Szum, co nie? Order? W porządku? A nie, czekaj. Idealnie, coś tam. Nie, 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 inaczej. Że on to... Znaczy, może się z tym zgadzać, ale... Nie w 100%. Podtrzymane, o. No, podtrzymuję. Cóż, panie Barnes. Ci cholera! Kolego, wyluzuj. Stary, ogarnij się. Ona... Moment? Nie była... Ona nie była jej w domu, więc... Podobnie... Nie czekałem. Nie widziałem. Nie widziałem jej. Sprzeciw! Fajne obdeksy, słuchaj, ale że ma kłóno na gość. Oskarżony kłamie. Nie. Dzięki, że nawet nie słuchałem z tego momencie. Ma chujowego objection na pewno, nie? Słyszałeś jak krzyczy. No. Widać, że nieopanowany. Nie, oni każdy ma innego. Ty nic nie fajnego. Moment. Wysoki John dzielny. Oskarżony kłamie. Masz rację. Kłamie? Pros... Prokurator ofiara... Prosekcjus to ofiara? Który może udowodnić kłamstwo pana Batsa. To jest ofiara? Świadek. No to... I powiedziałeś ofiara. Dobra. Ty kurwa mówi poprawnie. Przestań. Wiesz mi lepiej. Zamknij mordę. Klikuj. Czekaj, bo sama próbuję to przyczynić, okej. Okay. Nie denerwuj się. Zamknij pysk. Zamknij ryj. Dobrze ci tak. Przestań. Cóż to... Przestań. Cóż to... Dosyć niezwykłe. Co to jest za dowód? Mniej więcej? Ten mężczyzna widział... Nie, znalazł ciało ofiary! Ciało ofiary... Chwilę po tym, jak została zabita? Jakiś czas po tym? Coś takiego? Nie. Discovery, Boże. No, to ty jesteś tutaj z matury na Angolu, gadaj. Czego się cieszysz? Ty jesteś na maturze angielskiego, więcej wiesz. Gadaj, co tu pisze. Ja już się zorientowałem, zobaczymy dalej. Mógłbyś mi może wytłumaczyć chociaż co znaczy to zdanie? Bo ja nie mam pojęcia co to znaczy. Mi się wydaje, że chwilę po tym jak została zabita. On widział... Scenę morderstwa. Tak, scenę morderstwa. O kurde. Cisza, teraz... cisza. Proszę, cisza na sali. Panie Payne, ofiar... Kurwa, co? Może wezwać... Może proszę, że następnego. Tak.
Tak, wysoki sądzie. To jest złe. Nie morderstwa, ofiara. Mój świadek. Mój świadek widział. Słaby. Co, nie. Co ty pieprzysz? Sprzedany. Tak kurwa, bo sprzedawał coś. Sprzedawał coś. Był w domu ofiar. Proszę wezwać na salę pana Franka Shedwita. Shedwit. Chuj z nim. Przy okazji, pan Dudzik. A nie, no tak stąd. To ten paździoch chce ją zabić. O Jezu. Nie zauważyłeś? Tak, Szton. Panie też Shedwit. Shedwit. Pan był w do... Pan sprzedawał coś. Tego dnia coś takiego. Tak, ma wyjebane moje coś. Och, och, tak, sprzedawał w Facebook. Bo kurwa, czasopisma New Purpose. Czasopisma, coś takiego w sumie. Gazety. Tak, gazety w sumie. Czasopisma, gazety. Jeden pies. Tak. Panie Shawit. Widział pan ofiarę? Czy widział pan nie, ofiarę? To... Przeprowadzić... jakiś... Sprawdzenie... Czegoś. No. Sprawdzaj, tak? Proszę opowiedzieć nam o tym, co by wydarzyło się w nim morderstwo. Co widział? Chusty. Chodziłem od drzwi do drzwi. Sprzedawałem te czasopisma. Kiedy widziałem na korytarzu, na korytarzu w aparcie. Biegającego na... apartamentu. Chyba wybiegającego z apartamentu. Nie. Myślałem, że musiał być w pośpiechu, ponieważ opuszczał drzwi w połowie otwarte za nim. Myślałem, że to jest dziwne. Spoglądałem wewnątrz apartamentu. Wtedy widziałem jej leżące ciało tam, kobiety, bez ruchu. Kurde, i dalej już się zacinam. Moment. Bla, bla, zadzwonił po policję. Nie. Pusty, teraz bój, że zadzwonił. No, dobrze trafiłaś, czyli w sumie już mamy. Więcej. Ale nie miał chyba telefonu. Jednakże telefon. A ten telefon, tu. Nie działał. Tu. No. A więc wypierdoliłem do parku i zadzwoniłem z publicznego. Tak, blisko parku. Gdzie zadzwoniłem? Nie pamiętam. Pamiętam, że wtedy. Panu godzinę, to była pierwsza. Po południu. Mężczyzna, który biegł. Był bez wątpienia oskarżonym przesiadującym w pobliżu. O kurde. Larry, dlaczego mnie o tym nie powiedziałeś? Kurwa, nie... Larry, dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy? Jak mam niby cię wybronić z tego, skoro nie znam prawdy? Ale... Dlaczego... Świadek nie mógł użyć telefonu w apartamencie ofiary? Wysoki sądzie, jakiś... W czasie morderstwa. W czasie morderstwa wypierdoliło korki. No mniej więcej tak, elektryczności nie było, podejrzewam. No, ale przetłumaczyłaś to tak żywiołowo. No mniej więcej o to chodzi, że w czasie morderstwa, jakiś czas po morderstwie, w czasie morderstwa zabrakło prądu z jakichś tam przyczyn. Tak, awaria. Problemy techniczne. Telefon nie mógł działać, takiego? Telefony... Nie powinny działać wtedy i tak. Właśnie. Tak, wysoki sądzie. Znaczy... Ale...
komórkowe telefony, ale nie takie stacjonarne. Nie funkcjonowały normalnie. Że stacjonarnie funkcjonowały normalnie, tylko komórkowe. A telefon, którego widział pan Smith? Sohit. Gdzie mógł się jego Smith ciągle? Sahwit. Sahwit, o. Nie mógł go użyć, bo nie działa coś takiego. Wysoki sądzie. Nagranie. Tutaj, nie, tutaj posiada jest. Posiada nagranie. Nie, nie nagranie. Posiadamy tutaj informację, od której godziny nie było prądu. Coś takiego. Nagranie. Chuj z tym. Co się? Mogę to od razu kliknąć? Mhm. Nie, nie mogę. Okej, okay, panie Wright, ta, o co chodzi, sądzie, wysoki sądzie. Może pan przesłuchać świadka. Cross examiner to znaczy przesłuchać świadka. Mam na to, przejmę to. Prądu w apartamencie pani Smith nie było do 6. Ola. Tak. No nie było do 6. Zbiło przestępstwo. No nie było do 6, tak? Mhm. Chyba. A chuj wie. No ale dobrze. Mam to w mniej więcej to ogarniamy. Przesłuchanie tyle. Już taki sądzia? Right. To jest to. To jest naprawdę idealny moment. Ale co mam robić? Cóż. Masz naciskać po prostu, jak chcę wydobyć więcej informacji. No po prostu mamy chuźwę naciskać jak normalnie prawnik, no pierdana w sądzie. Mamy zmuszać go, przyciskać go mniej więcej. Żeby wydobyć. Musimy na niego naciskać, żeby wydobyć te prawdziwe wątki. Wątwu klient nie zawsze może mieć prawo. Jak to? No, musi znaleźć klucz do prawdy mniej więcej. I one są w dowodach. Musisz sprawdzić dowody, czy się pokrywają ze znanami. Kurwa. Wiecie o co chodzi. Bla. Tak, wiem, mam zaglądać, jak czegoś nie będę ogarniać do zeznań. I zwracać uwagę na ich mimikę twarzy, bo przecież idzie pomóc, kiedy się straszyłem. Mam dotrzeć do prawdy i w ogóle bla. Mogę stąd coś? Nie. Teraz to trzeba zapamiętywać. Nie, mam naciskać. A ja sobie zapamiętam. Masz naciskać, nie zapamiętywać. Mm. A, i tak, press, czyli naciska prezentuje, czyli prezentuje dowód. Ja muszę się zobaczyć. O, wybieram dowód. Moment, ogarnę tylko paszport. Ofiara wróciła z Paryża 30 lipca. Dzień przed morderstwem. Bla, zapierdalałem od drzwi to drzwi. Tutaj chyba nie muszę wydeskać jeszcze. W sumie można, ale po co? Okej. A pół otwarte? Aha. Pół otwarte. Tutaj mogę przycisnąć. Tak. Na pół otwarte. Otwarte, you say? A. Tak. Żeby były na pół otwarte, tak. Kurwa, gościu, jakieś szczegóły. Nikt nie przełaził zamknięte drzwi. Nikt nie przeżył, żeby zamknąć drzwi. To duże miasto? Mhm. To prawda i... Co się następnie wydarzyło? Widzisz, to dodał do zadań bodajże. What? No, to dodał. Aha. Chyba. Ale przyspieszasz. Nie przyspieszam. Przyspieszam. Kurwa, litka to idiota. Zamknęło do apartamentu. Mhm. I co, zobaczyłeś? Nie, co podsuwa ci, co podsuwało ci pomysł do tego? Cóż, że były do połowy otwarte, więc wiesz. No mniej więcej, więc wiesz.
To nie jest normalne, żeby ludzie nie zamykali drzwi. Coś takiego. Nie, to nie jest... Nie tylko człowiek to chciał robić. Bla, bla. Spinając się na szczyty, na górę. Co? O Jezu, teraz co ja powiedziałem. Spinając się na szczyt można osiągnąć wiele, coś tam. Prawda? Nigdy nic. Prawdziwego słowa nigdy nie wypowiadano. Pain uciął. Przerwał. Czy coś szybko wątek? Tak. Coś to apartament. Czy zaglądałeś wewnątrz apartamentu? Do oczka. Nie widziałem martwą kobietę. A było coś koło... Jesteś pewna, że widziałeś ją martwą? Cóż, nie, nie jestem pewny. Ha, Freja, że mam cię. Ale... Było dużo krwi, więc... Ale widziałem, że było... To jest... Wskazuje, że mogłeś tak. To coś tam. Przejdźmy dalej. Co? To jest to, co się nie rozumieliśmy. No właśnie. Zobaczymy. Że niczego nie dotyczy. A nie widział, niczego nie dotykałeś w apartamencie. Właśnie. Tak. Nie, niczego nie dotykałem. Okej, okay, co dalej? Myślałem, że zadzwonili po natychmiastowo po policję. Zrobiłeś to pomszczanie? Co masz na myśli przez natychmiastowo zadzwonić na policję? Dlaczego nie mogłeś tego zrobić od razu po zobaczeniu ciała? Tak wiem, nie ma to swobody, ale mniej więcej chodziło o to, dlaczego nie od razu. Proszę, proszę. Wysłuchaj resztę. Zaznaj. Tak. Ale i tak coś tam zadzwoni na policję dalej. Nie wiem, czy telefon... W apartamencie nie działał. Telefon w apartamencie ofiary nie działał? Tak. On nie działał, to prawda. Ale... Dlaczego nie działał? Nie! Lecz powiedziałeś, że nie poszedłeś wewnątrz apartamentu o... Czy tu... Tutaj teraz wpada. Niech może to wyjaśnić. Telefon stał na stoliku obok wejścia w szykiel. Mhm. Ale nie mogę go użyć. Ja wszedł do środka i próbował użyć go, aby zadzwonić. To jest okłama, powiedział, że niczego nie dotknął. No, to już mamy rozwiązanie. Czy telefon naprawdę działał? Czy telefon na pewno nie działał? Co dalej? Przedem... Dlaczego nie mógł zadzwonić z komórkowego? Poszedł do parku. Dlaczego użyłeś publicznego telefonu? Służbowego. Publicznego. Cóż, ja nie posiadam telefonu? Chyba chodzi o numer telefonu. Ale... Albo zasięgu. Coś tam. Będąc w środku południa nie dawało odpowiedzi w pobliżu apartamentu. O jest. Ach, racja. Jakiś czas temu. O której godzinie? Nie? O której godzinie zadzwonił ponownie?
pierwszej. Można to ludzi. Pierwsze po południu. Jesteś tego pewny? Tak, absolutnie. Wydaje się być pewny. Pierwsze po południu? Łajk. To niemożliwe. Nie? A chłonie później. Co wydaje się być dziwne według ciebie? Co, prezentuj coś przedstaw tam? Kilka dowodów tu. Na jaki stanowisko? Na tym. Kazano tu przedstawić. Kurwa, co ja mam przedstawić? No było gdzieś to. Tutaj. Nie, to nie to. Teraz zginęła. Ej, ty! Opowiedział, rozumiem, tu pójść o pierwszej. Ofiara zginęła między godziną 4 a 5 po południu. Chuju, kłamiesz nas. Prezentujemy. O, pięknie. Widzisz, logika. Esencja. Ale cię upył. Jak mogę znaleźć ciało ofiary w godzinie 1 po południu? Tak, znalazłem ciało ofiary 1 po południu. O, już kłamstwo. To niemożliwe, a bowiem ona jeszcze żyła, mniej więcej tak mówi. Biorąc... jak to się nazywa? Kuźwa, jak to się nazywa? Nie akta śmierci. Nie dane śmierci. Ślady? Nie. To policja zawsze musi sporządzić po śmierci. Zeznanie? Zeznanie to masz od świadku. Kurwa, jak to się nazywa? Kryminalistyka cała się... Zapomniałam po prostu słowo, a je znam. Kurde, moment. Kurwa, nie przypomnę. Fuck. I teraz mi to kuźwa będzie zdręczyć, bo nie wiem. Sekundę, moment. Podkreśla. Nie tłumacz tego, chwila. Jak mówią... Nie zeznania, nie dowody. Jasna cholera, nie mogę ci przypomnieć. Bo to teraz tak dręczy, jak to się nazywa? Czekaj, bo ja też myślę, że... To nie są dane, to są te, nie dowód. Raport sekcji zwłok! To jest raport sekcji zwłok. Znaczy on mówi teraz o raporcie. To jest niemożliwe. No autopsja. No mówię raport, tak nie zło innymi słowy, bo przecież pod zeznanie mogą sprawdzić się. Boże, na jedno słowo musiałeś znaleźć 3 wyrazy. Jak to ja? A ja mówię autopsja, no właśnie, raport sekcji zwłok. To wystarczy autopsja. Nie dowodzi, to jest tak, raport sekcji zwłok. Dobra, dalej. Ofiara zginęła pomiędzy o godzinie 4. Nie było tam nikogo. Nie było niemożliwe, żeby znaleźć ciało o godzinie 1. Nie było żadnego ciała o godzinie 1. A więc popełniłeś 3-godzinną gafę, mniej więcej. Wpadkę. Jak może było wyjaśnić 3-godzinną. No, wpadkę. No. Oj, powinien już wpaść. Czekaj, no ten, no. Znaczy! To jest chujowa ta autopsja. To jest... Niemożliwe! To jest... trywialne. To jest znęcanie się nad świadkiem. Według niego tak naprawdę. Oddalone. Nie, chwila. Po zeznaniach... Przeciw podtrzymany. Ciężko w to uwierzyć. Po zeznaniach ciężko w to uwierzyć. Rząd ciężko w to... uwierzyć. No. Nie może to wiesz. Panie Szafit. Gościu. Dlaczego twierdzi pan, że znalazł pan działo o godzinie 1 po południu? Kurwa. Sorry. Ja... cóż, ja... No to aleś wpadłeś. Czekaj! To naprawdę dobre pytanie! Jakbyśmy na lekcji, że... Dobra, robota w rajd. Teraz mamy szansę. Postaw go przed...
Masz go przy ścianie, działaj dalej. No, przybić go. Wiem, moje tłumaczenie jest chujowe. Moje jeszcze bardziej. Bez obrazy. Nie. Niektórych momentów... Bo jeszcze bardziej. Bez obrazy. Nie. No dawaj już, punkt kulminacyjny. Zabdzisz punkt kulminacyjny. Żebym ja go zaraz nie znalazł. Pinę tym mikrofonem, łopczyku w ryj, to zobaczysz. Coś tam! Przestań mi tu te kurwa coś robić. Coś tam, zakończmy to coś. Kończmy rozprawę. Moment, przypomniałem sobie. Nie, że teraz pamiętam. No przypomniał. Chce pan zaznać jeszcze raz? Co? Tak? O kurde. Chyba dobrze. Przepraszam, chyba dobrze powiedziałam. Proszę o zaznanie jeszcze raz. Ja pierdolę. A to jest tytuł w ogóle zadań jakby co. Czyli to już jest jego koniec? Nie. On jeszcze zaznaje w tym momencie. Ja pierdolę. On twierdzi, że pomyliłem... Że znalazł ciało, słyszałem... Nie, czekaj. No. Ich... Serce jeszcze biło? Bo herd to serce, co nie? No. Nie. Słyszał... Jak można słyszeć czas? A nie, usłyszałem jak zegarek mówi godzinę. Że... Aha. Słyszałem... Tam był głos mówiący... Tą godzinę. Nie, słyszałem głos mówiący godzinę. No, możliwe, że to z telewizji. Z telewizora. Tak. Nadciągało z telewizji. O, ale... To było 3 godziny... Przed zdarzeniem mniej więcej. Tak. Ja... Zgaduję, że ofiara... Może ale ofiara nagrała jakiś program wideo. Tak. Nie, nagrała. Wideo, no. Program. Tak. To musiało być o pierwszej. Myślałem, że to było pierwsze. Ej, ale to i tak było niemożliwe. Co pierdoli? Ci my dobrze to tłumaczymy. Ja już czuję klimaty Wesołowskie. Ja już czuję klimaty widzów, którzy... Kurwa, są pojebani, bo nie tłumaczymy i spierdalają. Tak będzie. Ach, przepraszam. Okropnie przepraszam. Ach, to kurwa, ja tutaj ładnie chcę to pokazać. Ale przepraszam, że moją wpadkę, za mi mordę. To za moje nieporozumienie. A więc dobrze. Możemy przyjść do następnych zeznań. Panie Wright, nie, może pan zacząć dokładnie przesłuchanie. Boże. To jest chyba ostatnie. Tak, to musi być już chyba ostateczne. A, to dobrze, by nagrywało chyba pół godziny już, albo godzinę. Wright! Wiesz co robić. To jest jedyna szansa coś jakiego. Jeszcze tylko jeden raz, o. Nie, to już jest ostateczne. Dobra. Co? Czyli robimy to samo. Wiem! To chyba logiczne. No. Na każde wyzwanie na przesłanie. Chwila, o ty mówisz, że ciało... Znalazł ciało... Nie, słyszał czas. Tak. Słyszał nadciągający czas. Moment, bo ja wiem, co mówiło ten czas, ale nie chcę spoilerować. To lepiej nie spoileruj i spróbujmy... Przyciśnijmy go ty. Tak. Ty mój, że słyszałeś? Nie widziałeś. Właśnie, tak, prawda. Wszystko, co widziałem, było w ciele... Statuetki? Co? Statuetki? Ty, może. Kurde. Nie myślałem nad tym wyglądem... Jeszcze, przynajmniej wszystko co... chodzi o zegarek. Słyszałem zegarek. No. Nie widziałem go. No właśnie mi się... Ty teraz się lubisz ubierać coś w słowa, a zaraz powiedzieć najprostszymi. Tak. To jest twoja woda też, dobra. To jest małe... Trochę... Małe coś. Trochę dziwne. Litne, trochę dziwne. No więc mówiłeś, że słyszałeś coś. Ale nie widziałeś.
ale jeśli byłeś zaszokowany martwym widokiem ciała, nie mogłeś słyszeć wszystkiego. No dobrze. Objection! Ofiara mówiła, że... Nie słyszę aktualnego czasu. Tak. To... może sugerować... że on... nie mógł słyszeć... czegoś. Czegoś. Czegokolwiek. Podważam... prokuraturę. Tak. Phoenix wrzodzi. Proszę kontynuować. Burzę do niego ryj. Ja pierdolę. Fajne to są załamki potem. Chwila. Zaraz. On powiedział, że strzelił gafę. I powiedział, że słyszał głos. Długo przyciśnijmy. Przecież... przestań. No już. Przecież od pierwszej nie działał prąd. No właśnie, czyli telewizor nie mógł działać. Ona też nie mogła wtedy nagrać. Czyli mógł przy okazji ją zabić. Ale okładę. Ale... skąd wiesz, że telewizor, a nie radio? Cóż... to nie mogło być radio? Ale zgaduję, że to mogło być w radiu. Incydent? Incydent? Właśnie tego jeszcze nie rozgryzłem. Incydent detali. Mi się to wydaje, że to znaczy incydent. Ale nie wiem. Coś tam, radio... Czy przypadkowo nie było tam... A nie było w pobliżu radia, o. Na widoku. Na widoku. Nie wiem. Nie, nie mam. To był jeden wielki telewizor. Nie widzę osobiście telewizora. A właśnie też go nie widzę. A nie, tutaj może co. No to taka wycinka telewizora. Wycinka. Ta wycinka. Right! To niemożliwe! Za! Czy kurde, kolejne słówka. A nie, to ona coś tutaj porównuje akurat, coś o rybie. A jego zeznania są tak świeże jak ryba, którą jadłam na kolację czy na obiad, coś takiego. Może tak. Bo ona tak, ona lubi porównanie w tym momencie. Coś o słuchaniu telewizji. Świadek... Zrób, którą godzinę podał? Tak. Którą jaką podał? Pierwszą? Pierwsza, prawda? No. Pierwsza po południu. Południu. A nie, to się powie, au, ale... Było 3 godziny... 3 godziny... Później? Czyż nie? No... czy to nie były? 3 godziny wcześniej czy później? No, później, skoro od 4 do 6. No. To 3 godziny. Nie, od 4 do 5 ona nie żyła, a prądu nie było od 1 do 6. Moment. O! Ale to 3 godziny. 3 godzinna gafa, czyż nie? Więc może już nagrała. To lubi, sorry, głos. Zgaduję, że ofiara... nagrywała jakiś program telewizyjny. Tak, oglądać się albo... nagrać. Moment. Powiedział 3-godzinna gafa, twierdząc, że znalazł ciało o 1. My mu wyjaśniliśmy, że ofiara zginęła o 4. A prądu nie było od 1. Chwila! Chyba możemy coś przedstawić teraz. Przestań machać ręką. Moment. Nie! Bo to po kurwa się wystraszyłam. Sorry. Okej, my znaleźliśmy ciało o tych godzinach. O 4:00. Znaleźliśmy tak w tych godzinach. Statuetka. Dalej. Powiem tylko, że to jest bardzo ważna rzecz. Nie tylko dowód śmierci, ale jeszcze to ma coś ważnego w sobie. Ja nie chcę teraz skuć was prezentować, czy je prezentować. Przedstawić. Moment. Tu wróciła, to się nie liczy chwilowo. Nie było prądu w jej apartamencie do 6:00. Chyba to muszę przedstawić. Ryzykować? Kurde, ryzykuj. Objection! Taki okrzyk. Wila, moment. Coś tam. Mówił, że... kurde.
Kurde. Prądu nie było. No, może nie było prądu. Przez jakiś czas. No, tymczasowo. I to nagranie... Nie mogło zostać nagrane po prostu. Nie można było nagrać. Udowadnia. Dobrze! Jak się bałam, że coś źle zrobiłam! Dobrze, że to przemyśl, kurwa, mać. Au! Morda. Sorry. Dobrze, że to przemyślałam. Ty... Nie mogłeś słyszeć telewizji, czy... Albo wideo. Czy nagrania. Kurde, wpadł w końcu? Nie, przestań! Nie wczuwasz się, kurwa! No już, szybciej, szybciej, jak na lekcji. Cóż, Obrena ma rację. To jest niemożliwe. Czy ma pani jakieś wynosienia, panie Szafuit? Szafuit, dobra, niech będzie. Szafuit, kurwa. Nie, ja... Jest skończony. Nie jest skończony. Jak to jeszcze? Możesz przestać się... Tak ekscytujesz! No wreszcie, koniec, wreszcie będę mógł przestać się jeszcze nagrywać, jak mówię. Nie. Tak, tak się ekscytujesz, może skup się na tym. Nie, ja mam jeszcze... Netik w głowie? Chwila. Chwilka. Grzywka podniosła. To jest peruka. Chwila. Już pamiętam. Może ja go wymyślę. No jeszcze Szafuit. Nie mogę pozwolić, aby pan ciągle zmieniał swoje zeznania. To naciska na pana wiarygodność. To ja... racja. Nie wiem, co to sobie przypisz. Apologię? Moje... za przeproszeniem. Moje przeproszenie bez pisania. To... to był wielki szok, bo znalazłem ciała. Cóż... Okej, panie Szafuit. Szafuit. Szafuit, kurwa, sorry. To ostatnie pana możliwe poprawki. Proszę kontynuować, bodajże. Tak, dobrze powiedziałam. Aktualnie nie widziałem. Nie słyszałem. Czasu? Widziałem to. To był zegarek w apartamencie ofiary? Zegar. Zegarek. No tej był krok, to już... Cicho, w ogóle! Coś... Once and three? Odczyżnie. Jako w przeszłości. Tak. Broń mordercy? Tak, to była broń mordercy. Użyję, żeby zabić ofiarę. To... Właśnie to słyszałem i widziałem? Widział. To co widział? To był zegarek. Zgaduję, że to może wyjaśnić. Obrona może zobaczyć przesłuchanie. Ostatnie. Okej. Okay. Oczywiście coś takiego. Okej. Okay. Zaraz. Powiedział, że to służyło jako morderstwo. Tak, mogę od razu powiedzieć. Statuetka to tak naprawdę zegarek. Bo to się za chwilę też okaże. Będę mówiła, że statuetka też jest tą powietrzą. Prez. I tak oni został wyjaśnił, więc zobaczycie sami. Co? Naprawdę bardzo interesujące, pan mówi? Podejrzane. Bo... Tak? Dlaczego ma tak... Nie, chwila. Tak, ja... Naprawdę... Byłem w małym szoku? Nie małym szoku. Nie małem wątpliwości. Wątpienia. Ja naprawdę przepraszam. Nie byłem... Ale ja widziałem tylko ten... pamiętałem... To zegarek. Tak, to zegar. 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 Co to jest? Ten zegar. Gdzie ten zegar był? On był widoczny bardziej. To prawda, nie przypominam sobie. To jest prawda?
Nie, to była pierwsza kwestia, sugestia, którą słyszał. Wcześniej nie wspominał. Tak, morderca użył tego, aby zabić ofiarę. Możemy w sumie to zaprezentować, bo to jest... No i to już pominął... Mogę zaprezentować to, przecież to zostało już tego. Mhm. Raz. Zentuj. Chwila, moment. To jest przedmiot morderstwa. A to nie jest zegarek, a statuetka. Statuetka. A więc... Jak ma to niby przypominać zegarek? Jak może wyjaśnić? Że to jest zegarek. Cóż, ty ciągle wnosi tylko swoje sprzeciwy, a nie dowody. Rozbiliśmy go w tej chwili. Czek, kurde, nie tułacz, bo co się dzieje, tylko to. Ty ciągle tylko używasz sprzeciwów i odważasz to, co mówię. Dlaczego to robisz? Coś takiego mi więcej. On panikuje. Nie, jak myśli? Zadam panu pytanie, panie Sachu. Hej, ja naprawdę... Widziałem, że to jest zegarek, okej? Okay? To był zegarek. Tak naprawdę tak było jak mówię, okej? Okay? To był zegarek. Wysoki sądzie, pozwoli pan, że wyjaśnię. Tak, panie Payne? To rzeczywiście... Ta statuetka rzeczywiście jest zegarkiem. Ma z tyłu przełącznik, gdy go przełączysz, on mówi czas. Kurde. To powiedział. Jakie to musi być po prostu potem dla tego sędziego takim... Nie, on zaraz to wytłumaczy. Proszę spojrzeć. Przejawko. Proszę spojrzeć. Nie. Proszę spojrzeć, czy naprawdę jest zegarek. Słuchce, moja apologia. Zapomniałem to wyjaśnić, on tego nie powiedział. Mhm. Rozumiem. A więc ofiara została zabita zegarkiem. Tym wszystkim. Nie, zegarkiem. Zostaw zegarek. Cóż, panie Wright. Może pan wrócić do swoich zeznań? I to zakończy się to. To jest ostateczne już. Tak. Czy ma pan jakieś... My jeszcze... Pytanie do świadka? Takie problematyczne. Czekaj. Nie, nie mamy. Starczy. Najdę. Nie. Nie ma żadnego problemu z tego zegarka. Mhm. Right! No to odpierdalasz się mi słowy. To zegarek. O kurde. Co to pójdzie? Ten zegarek nie wyglądał jak zegarek. Czy wyjaśni, że to ma przełącznik i napierdala to. Bo chyba nawet to włączył. To jest niemożliwe. Mhm. To był zegarek. Nigdy nie wchodził do apartamentu? Co? To było w jego zeznaniach. Hej, to racja. Jezu, ja też taki byłem niepewny, o what? Ty plakujesz tobą, tylko akurat kierowałam w tobie. Co? Czy obrońca ma coś jeszcze do dodania? Do dodania, nie dodania. Tak, tak, jeszcze. Chciałbym podtrzymać... Nie, do chwycenia dłoni tego przedmiotu. Co? Jeszcze świadek... Mój żo... A, świadek przecież mówił, że nie wchodził do apartamentu. A więc... Co? Bo co to znaczy? To zobacz. A nie możesz przetłumaczyć mi tego, skąd ma być to znaczy? Świadek wiedział, że to był zegarek, ponieważ on... Wszedł do apartamentu. Widział go. Kurwa, co? Ładnie nie atakuje. Widział ofiarę, czekaj. A przecież mówił, że nikt nie wchodził do apartamentu. Nie. Teraz, ponieważ wszedł do apartamentu, ponieważ widział ofiarę. No. Kurwa mać. Granie ze Skorpią, wiek ja nie. Nie mija się.
pierdolą się do apartamentu, bo część zegarek leży około ofiary. Kurna, moment. Musiał wejść do apartamentu. Świadek... Kłamie wlazł do apartamentu w morderstwie. O, tak. Czy masz na to jakiś dowód? Dowód mi, że... Tak było. Wszedł tam. Wyszedłem, a nie wszedł. A, gra zaskarża, w takim razie to ty ją zabrać. Widziałem zegarek i byłem w dużym szoku. Nie wiem. Ja nie widziałam zegarka, ale wysłyszałem? Słyszałem. Odgłos zegarka. Tykanie. Jak mogłeś. Nie. To brzmiało jakbyś. To był dźwięk, który słyszałeś. Cisza na sali. Co? Proszę kontynuować. Intrygująco. Tak, wysoki syn. Pan, ten ktoś! Nie słyszał, słyszał zegarek po tym, jak pierdol mu wiedzę, ale nie zegarek. Zegarek się uruchomił po przypierdoleniu wiedzy. To jest zmianę odkąd morderca. To broni od mordercy. Kiedy dokonał morderstwa, zegarek się uruchomił i zaczął pierdolić godzinę. Tak? Bo przecież po uderzeniu usłyszał coś. Mm-hmm. Ten głos... Ten dźwięk... Powiedział... Nie wiem co to. Ten dźwięk... Brzmiał... Ale burne chce płonąć. No tak! Wrył mu się w łeb. No. Tak, po prostu ta godzina wyrała mi się w głowę w swojego. To dlatego... On wiedział jaka godzina. Tej godzinie. Tej godzinie. Co ci... Co to ma wszystko znaczyć? No to nie wpływa. Coś was nie znaczy. Aha. Basiles? Czy musiał powiedzieć, że jest strefa czasowa? Nie wiem. Co? Wystarczy spojrzeć na twarz świadka? Mhm. Świadek. Coś tam. Czy ma coś jeszcze do powiedzenia? Czy masz zamiar... Nie, strajk to kłamstwo? Co do nie. Godziny? Nie, trafił. Co do godziny? Mhm. To tego dnia, ja nie wiem. Nigdy. Spójrzcie, jak zegarek... Załamał się! Zamknij się. Nienawidzę cię. Ja naprawdę cię nienawidzę. Coś tam... Zamknij mordę psułowo. Wkurwił się po prostu na nas psułowo. On się przyznał, zabiłem ją. No i... Powinien spłonąć. Nie, to on ją zabił, powinien za to spłonąć. No. On zwala dalej. Tak, on naprawdę jest, jak widzicie. Winny, bo każda winna osoba będzie tak panikować. Boże, kurwa, to było piękne, jak jedną Damina Phoenixa. Tylko trzeba było poczekać godzinę, żeby spanikował. Bo to jest chyba jak w sądzie. W końcu się złamie. To ty, po prostu... Za szybko, to będzie banalne. Widzisz, że jest tak od. To następna sprawa będzie dłużej trwała. Chyba logiczne. Ej, serio, Skorpio, myślałeś, że to będzie o tak?
Przecież od razu, ale to ja zabiłem i se poszedł. A myślisz, że mnie interesują jakieś kryminalne rozprawy? A chyba logicznie, że najpierw bo musisz złamać jak w sądzie prawdziwym. No tak, dlatego trwają to godziny. Dwie. Nie obraź się, ale nie nadawałbyś się. Nie obraź się, ale szkoda, że pierwszy raz się w to wciągam i jakoś nie jestem tym specjalnie... Czyli nie lubisz oglądać kryminałów? Ciężko do tego podchodzę. Powodzenia ma sensu jedną. Za sprawą Kuby raz. Tam to będzie banał, przykro mi. No, na pewno dla ciebie. No, na pewno dla ciebie. Dla mnie by było, właśnie na kryminałach. To on zabił, powinno to spłonąć, za to zginąć. Dajcie mu śmierć. Cisza, cisza na sali. Wysoki sądzie, chwila, moment, proszę. Obrona. Tam nie było... tak jak mówi obrona. Dowodu. Co powiedziała obrona? Wspomagające twierdzenia obrony. Pony Wright. Cały wysoki sądzie. Coś tam Że twierdzi, że dźwięk świadka wydobywający się z zegarka mógł słyszeć. Dźwięk świadka? Nie. Powiedziałeś dźwięk świadka? Nie. Czy ma pan dowód? Muszę to potwierdzić, coś tam, coś tam. Ta, mam poprzez dowód. Poprzez ostrożność. Dźwięk, który słyszał, wydobywał... był definitywnie zegarkiem. A dźwięk, który... co kurwa? A fakt, który... to potwierdza. Tak. Moment. Examine the clock batteries. Zegary miał baterię. Ask the night. Nie wiem, co to znaczy. The sound at clock. Słyszał dźwięk zegarka. Próbował usłyszeć odgłos. A to? Zapytać o jakieś... sąsiadów? No. To jest bez sensu akurat. Zegarek miał baterię, też jest bez sensu to. Bip! Musiałam. Myślę, że jest 8:25. To rzeczywiście mówi czas. Cóż, to jest myśliciel. No myśli, logiczne. Wnioski. Coś tam, panie Wright. Jaki jest wniosek? Panie Wright. Pani Pej, która jest aktualnie godzina? Jest 11:25. O kurde, 2 godziny. 3. 3. Czy to ma sens teraz? Przecież ona była w Paryżu. No właśnie, tak to już ci się powiem do połączenia. Ten budynek mówi 3 godziny do tyłu. A więc... dokładniej... to się nie pokrywa... nie, to się nie pokrywa z godziną, którą pomiędzy... mówił... godziną śmierci, którą podał... pomiędzy tym, co pan Sohit słyszał i... Sohit! Tak. Sohit i... aktualną godziną śmierci. To... pan, pan... coś tam, panie! Panie. Masz... ty... coś tam nie rozumiesz. Dalej! Nie dziw się. Mogę. Nie. Ty myślisz, że... zapomniałeś jednej rzeczy. Zamknij mordę, gościu. O co ci chodzi? Jak to możesz... w momencie, gdy... mogłeś... mogło się wydawać, że zegarek... mówi godzinę, 3 godziny do tyłu? Tak. Coś wolno, bo słow. Jak to wyjaśnić? To niczego nie udowadnia. Dlaczego miał mówić 3 godziny do tyłu? Nie morderstwo. No tak to mniej więcej, tu mu rozumiem. To niemożliwe. To niemożliwe, że to udowodni.
Ma rację, to niemożliwe. Phoenix, ogarnij dupę. Cholera, jak... To koniec. Nie, że rób blisko. Phoenix, serio, z taką dupą teraz, ale potem jest zajebisty. A nie, right? Jest pan w krytycznej sytuacji. Support. Prosili, może pan prosi o pomoc. Support to pomocny. Mhm. Tak. Coś tam, ja rozumiem do końca. Coś tam, to prowadzi do pana zwycięstwa. Prowadzi pana zwycięstwa. Nie. To chłopie, chodź sobie. To znaczy, że nie potrafi... Panu wybrać świadka obrońcy. Chuj, pusty. Tak, to było jakieś dziwne słowo. Niefortunnie. Niestety, niefortunnie. Jeb. To będą ostatnie zeznania... Są końcowe zeznania pana Franka Sokita. Sequita. Chuj z nim. Mam wyjebane. Znaczy, uznali nie... go za kryminalistę. On się śmiał. Gra. Co prawie go miał. Prawie go miałem. Przepraszam, Larry, nie jestem w stanie nic zrobić. To koniec, ja już nie dam rady. Coś tam, panie ktośku. Coś tam szefowo. Znaczy, szefowo. Szefowo. Uspokój się, Braj. Warnij się. To jeszcze nie koniec. Nie możesz się poddać tak łatwo. Myślę. A się, co ja mogę zrobić? Nie mam dowodu, nie mogę udawać, dlaczego zegarek pierdolił 3 godziny do dnia morderstwa. Nie jestem w stanie. Cóż, ta. Ale... jesteś... nie rozumiem, co się budował. Coś tam. Połącz... Nie marnuj czasu. Nie marnuj czasu i łączy fakty. Dlaczego zegarek mógł pierdolić 3 godziny do dnia? W sumie ja nie marnuję mi czasu, bo już mam dość tego. Coś tam... Odpowiednie pytanie... Zapytaj... ma sobie zadać pytanie. Dlaczego zegarek pierdolił akurat coś tam, coś tam? Coś tam, spójrz do profilu? No. Nie, że możesz to udowodnić. Przedstawić się. Racja, right. Możesz pomyśleć o powodzie... Chwila. Ty znasz powód, dlaczego zegarek pierdolił 3 godziny do tyłu? Znamy powód. Tak. Mhm. Chwila. Może jestem w stanie to udowodnić. Tak, trzymaj, Bright, powodzenia, bla bla. Coś tam. Jest pan w stanie dowiedzieć, że tego zegarek pierdolił w morderstwie 3 godziny do tyłu? Proszę przedstawić nam dowód. Jasne. Mam dowód, który mówi, dlaczego zegarek pierdolił 3 godziny do tyłu. Czyli to nagranie. Nie. Coś tam nie jesteś w stanie tego dowiedzieć. Proszę przedstawić dowód, który mówi. Taka prawnika, kurwa, nie jest. Tutaj było, które ona się przekręciła. Tutaj mamy to odświeżone jeszcze z góry. To, przecież ona była w Paryżu, chodzi o strefę czasową. Chwila. Tu było prądzie. No, mi. Ofiara przed nie morderstwa... Za granicę. No wracała skądś tam. No z Paryża, nie skądś tam. No mówi przecież teraz. A tam jest od 9 godzin na tej uczce. Więc jak u nich jest czwarta... 3 godziny. Pusty. Jak u nich jest czwarta, to u nas jest pierwsza... Nie, jak u nich jest pierwsza, u nas jest czwarta, tak? Mhm.
możliwe, że ofiara zapomniała przestawić zegarek. No, to 3 godziny. 9 godzin. Szybciej. Do przodu. Może, że ofiara nie mogła przełączyć zegarka od powrotu. Mogła nie przestawić. No zatrzymało jej serce? Nie. Mam to w dupie w sumie. A i godzina, w której została zabita, była niepoprawna. Bla, bla, co pan ma do powiedzenia na to? Albo powinien powiedzieć... Już to pan jest mordercą. Co pan tu zrobił? Już po nim wygraliśmy. Teraz jestem oskarżony, już nic stracony. Morda, zamknąć mordy na sali. No i koniec, wygraliśmy. Cóż, no... Wszystko wyjaśnione i w ogóle... Panie Peńco z oskarżonym... Z klientem? No, tak można też określić klienta. Cóż... No został... Był aresztowany. Został aresztowany w sumie. Przechwycony. Spoko. Right. Na wysokie sądy. Dobra robota, coś tam. Nie ugiął się pan, broni pan klienta do końca. Dobra robota, udowodnił pan ten czas w ogóle, Okej, a więc skończ to. To było tylko formalność. Obroni pan pana Larego bardzo. Niewinny. Znaczy, wyrok jest niewinny. Konfetti na koniec. Zawsze to. Coś tam. Sprawa zamknięta. Z jurysdykcją. Zamknięta. No. Została. Dobra, został stracony. Potem wszystkim wróciliśmy do domu? Tego dnia. A nie, no to tłumaczy, powrócą. Przedstawiają. Nie, no to tłumaczy. Larry poszedł do apartamentu ofiary. Ofiara... Nie było jej w domu. Nie było ofiary nie było w domu. A więc pan... Po opuszczeniu pana Sofita... Jebać to w sumie. My to wszystko wyjaśniliśmy po części. On się włamał. I chciał ją okraść. No i ta peruka. Kurde. Kurwa, on się włamał, chciał okraść, ona wróciła. I była świadkiem tego, on nie chciał, żeby go pozwano, więc zajebał ją. No i zabił ją, jeny. Wielkie halo, mam to gdzieś tak szczerze. Tego samego dnia i ta druga lobby dla obrony. Numer 2. Ta to była ciężka przeprawa. Wright, dobra robota. Jesteście byli dumna. Gratuluję. Dziękuję szefowo. Nie byłbym rady bez ciebie. Nie mów tak. To nie wszystko. To nie moja zasługa, sam sobie poradziłeś. Może uczcimy to. Koniec i chodźmy na obiad. Zaraz mu zaproponuję tak naprawdę. Nigdy nie widziałem szefowej aż tak szczęśliwej. No. Coś tam Larry jest niewinny, zajebiście. Moje życie jest skończone. Larry! Powinnaś się cieszyć! Nie smutaj! O, Nick. Nie. Nie ma się co martwić, jestem gotów na śmierć. Bla, bla, dobra. Chwila, moment, ja... Nie! Źle. Larry! Ogarnij. Jesteś niewinny. Jesteś niewinny, zrozum to. Ale ja zabiję moją Cindy Windy. To wszystko moja wina. Nie będę bez niej na zawsze. Larry, nie ma ona wina. Cię nie kochała, nie wiem. Gratuluję. Harry! Harry? Tak, ty... Harry Bat, czyż nie? Ech, dzięki. Naprawdę nic. A może pójdziemy na jakiś film? Kolację. We dwójkę. O nie, podziękuję. Hej. O, hej. Dobrze.
przy okazji, to zegarek. Jaki prezent? To był prezent od niego. To był prezent ode mnie. Prezent od ciebie? Chwila. Coś tam, nie rozumiem o tą dupie. Aktualnie to był zegarek. Zrobił dla nich? Zrobił ten zegarek dla nich. Sam go zrobiłem dla nich. Naprawdę? Ty to zrobiłeś? Cóż, dziękuję. A nie! Kurwa, to był prezent dla niej. Zrobił tylko dwa modele dla siebie i dla niej, dla Cindy. I dał teraz swój zegarek dla mi w prezencie. Ona mu dziękuje, coś dziękuję. Na pewno przyjmuje go w ogóle. Jonik. Miałeś rzadko. Co wierzysz? Co to będzie? No nie. No to w dupie. A, on teraz się pyta, czy jest jakiś dowód, który udowadnia, że ona jednak była dla niego. Że on był dla niej ważny. Duplikat. Ale podobne. Jest takie samo. No to identyczne. Prawdopodobnie potrzebowała tego zegarka. Coś tam. Coś tam. Coś tam. Szybciej, mam już to w dupie. Męczą cię te dialogi. Nie, po prostu już mam dość. Może napijemy się. Może coś tam. Kurwa, szybciej. Koniec, wreszcie do cholery. Zakończyliśmy ten epizod Tarbot Sisters. O kurde, głębsza sprawa. No kurwa, szybciej, wam jest tym. Co ja mam kurwa zrobić? Nie będę na to kliknąć, bo mnie rozprawa odpali. A na to na górze kliknij, to nie i tak nic nie działa. To działa tylko na dolny ekran. Jasne, kurwa, co sobie robisz? Kliknąć to? No. Klika, ty głupi chuju, klikaj. Zapisz. Mhm. I uwaga. Już. Zostawiamy takie obrazki. No i tyle, dzięki za oglądanie. Na razie. Pa.